Hej, czas na kolejną dawkę nowości. Już w czerwcu nadchodzi gigantyczny zestaw. Pojawiła się możliwość powrotu rodziny Chenów w Powstaniu Smoków, a także dostaliśmy zdjęcia nowych strojów. Zapraszam. Zacznijmy od zestawu, na którego temat informacje pojawiły się już w zeszłym tygodniu. Jego nazwa to Turniej w Mieście Świątyń. Cena około 1000 zł. Zestaw będzie zbudowany jednak z aż 3500 klocków. No po prostu olbrzym. Ciekawe, czy będzie nawiązywał już bezpośrednio do Powstania Smoków, czy może raczej będzie zestawem w stylu ogrodów. Mam nadzieję, że już niedługo się przekonamy. Zestaw ma trafić do sprzedaży już w czerwcu tego roku. Przy okazji tego zestawu zaczęło się plotkowanie na temat rodziny Chenów, samego mistrza Chena, a także jego córki Skylor. Jak wiemy, w tym roku dostaniemy więcej zestawów, które będą miały coś wspólnego z turniejem, choć póki co nie wiadomo jakim turniejem. W czerwcu oprócz tego giganta, o którym przed chwilą mówiłem, do sprzedaży trafią także zestawy o nazwach Arena Turniejowa i Turniejowy Teren Treningowy. Drugi sezon Powstania Smoków ewidentnie przedstawi nam jakiś turniej. Oczywiście jasne jest to, że to może być coś kompletnie nowego, ale powrót Chena wydaje się być niesamowity. Ja bardzo lubiłem tego złoczyńcę, głównie ze względu na jego poczucie humoru i to poczucie humoru w sumie całkiem nieźle pasuje do Powstania Smoków. Myślę, że mistrz Chen dogadałby się bardzo dobrze z Raptonem. Tylko pojawia się tu jeden problem. Jak Chen miałby powrócić, skoro został przeklęty? No, może fuzja będzie odpowiedzią na to pytanie? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. I ostatnim już newsem na dziś są nowe stroje ninja. Na Twitterze pojawiły się zdjęcia z Legolandu. Odbywają się tam dni ninjago. I nas w sumie nie interesuje samo w sobie wydarzenie, tylko grafiki, które przedstawiają właśnie nowe stroje ninja. Na jednej z fotek widzimy grafiki czterech bohaterów, Kaya i Nie, to nie jest jakieś niesamowite, ale mamy też Zayna i Pixel. Zayn wydaje się być ubrany w zupełnie nowy strój, który początkowo przypominał mi Core, ale jednak są różnice. Może to właśnie ten turniejowy strój. Kurczę, turniej żywiołów 2. Ale to brzmi niesamowicie. Obok mamy Pixel właśnie w stroju Core. Czy to oznacza, że w końcu powróci? No, według mnie jest na to duża szansa. W końcu w pierwszym sezonie pojawiły się o niej wzmianki, więc myślę, że to dobra pora, aby przedstawić ją nowemu gronu fanów. Mega się cieszę, bo Pixel to świetna postać, choć teraz chyba straci swoją fuchę przez Sorę. Tak czy siak, liczę na nią. I wrócę tu jeszcze do tematu Skylor. Skoro wróci Pixel, to może jest też nadzieja na adoratorkę Kaya. W tej krótkiej serii shortów o mechach Cole wspomniał, że najlepsze kluski są serwowane w restauracji Chena, która jak wiemy była obsługiwana właśnie przez Skylor. Skoro Cole mówił o restauracji, to znaczy, że pomimo fuzji nadal ta restauracja istnieje, a nie wyparowała. Więc trzymajmy kciuki, aby Pixel i Skylor powróciły. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Blue Ocean. W sklepach od początku stycznia pojawiło się naprawdę sporo interesujących magazynów LEGO, przeróżnych serii takich jak Friends, City, Star Wars czy Spider-Man. Moimi faworytami jest jednak magazyn LEGO Ninjago Legacy Hero z aż dwoma minifigurkami. Można wylosować J.A. Lasche lub tak jak ja, J.A. Zora. A także magazyn LEGO Dreams z fenomenalną figurką Króla Koszmarów. Wszystkie magazyny znajdziecie w Empiku oraz kioskach. To już wszystko na dziś, zachęcam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia.